Witajcie, z tej strony Szymon z kanału Historyczny Top, a to drugi chronologiczny odcinek o starożytnym Egipcie. W poprzedniej produkcji omówiłem okres tak zwanego Egiptu predynastycznego oraz rządów tak zwanej dynastii zerowej. To był bardzo istotny materiał, bowiem bezpośrednio z niego dowiecie się, jak rodziła się cywilizacja egipska, jak powstało pierwsze państwo egipskie oraz czym było tak zwane zjednoczenie Egiptu. Dzisiejszy materiał to epoka wczesnodynastyczna, czyli prawie 500 lat rządów pierwszej i drugiej dynastii, które stanowią niezwykle istotny pomost między okresem predynastycznym a epoką starego państwa, w której cywilizacja egipska zanotowała swoisty boom cywilizacyjny. Omówię kolejno władców pierwszej, jak i drugiej dynastii, przedstawiając wam, jak państwo egipskie funkcjonowało, jak działała cała machina administracyjna oraz jakie zwyczaje panowały w tym kraju. Takie informacje wynikają wprost z odkryć archeologicznych, bowiem każdy kolejny władca, którego rządy są dobrze poświadczone, dostarcza nam kolejnych puzli do tej układanki. Moim zdaniem takie podejście jest najlepszym, aby przedstawić wam cały proces dochodzenia Egiptu do jednego z najpotężniejszych państw w historii starożytności, a w pewnym momencie na pewno z najpotężniejszego. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, przygodę ze starożytnym Egiptem zacznij właśnie od niego. Ten materiał jest dość długi, dlatego na wstępie proszę cię o zostawienie łapki, komentarza oraz suba z dzwonkiem. Algorytm YouTube'a pokochał tak małe gesty i dzięki nim moje materiały mogą docierać do szerszej publiczności. Szersza publiczność to więcej wyświetleń. Więcej wyświetleń to większa motywacja dla twórcy. Wszyscy na tym wygrywamy. Dzięki. Nie przedłużając, zaczynajmy. W chronologii Egiptu, widocznej na ekranie, omówiony w tym materiale period, nazywany jest Egiptem wczesnodynastycznym. Zawiera w sobie dwie dynastie, tak zwaną pierwszą i drugą. Dlaczego tak zwaną? Bowiem dynastii wcześniejszych w historii cywilizacji nad Nilem było więcej. Wyróżniamy choćby dynastię zerową, ale także wcześniejszą dynastię 00. O nich rozmawialiśmy w części poświęconej okresowi predynastycznemu. Faza wczesnej dynastii trwała od około roku 3100 do roku około 2660 przed naszą erą, kiedy to mówimy o wykształceniu się tak zwanego starego państwa. Jak widzicie, mamy tutaj okres ponad 400 lat, które często są niedoceniane w historii Egiptu, co jest podejściem zupełnie niewłaściwym, bowiem wydarzenia i procesy mające miejsce w tym czasie są kluczowe w zrozumieniu późniejszej historii Egiptu. Tytułem wstępu warto wyjaśnić również, dlaczego w kontekście Egiptu nie używam jeszcze słowa faraon. Obecnie, uogólniając, termin faraon używany jest do określenia wszystkich władców, począwszy od pierwszego władcy pierwszej dynastii. Jednak w starożytnym Egipcie faraon z egipskiego Wielki Dom oznaczał pierwotnie Pałac Królewski. Słowo to zaczęło być używane metonimicznie dla króla egipskiego dopiero w okresie nowego państwa, począwszy od 18 dynastii, której panowanie przypada na lata około 1539-1292 przed naszą erą, a przez 22 dynastię, która panowała od około 945 do około 730 roku przed naszą erą, określenie to zostało przyjęte jako epitet szacunku. Dopuszczalne jest używanie słowa faraon w kontekście władców wcześniejszych niż ci z 18 dynastii. Ja jednak póki co będę unikał tego doniosłego terminu. Jeśli jednak takowy się gdzieś pojawi, pamiętajcie, że nie jest to błąd, lecz pewne uproszczenie. Wyzwania dostarczają nam także dokładne daty panowania władców z pierwszej i drugiej dynastii. W zależności od podania różnią się one i to czasem znacząco. Ja podam przy danym władcy szacunkowy czas panowania, jednak nie są to daty bezwzględne i nie traktujcie ich jako pewnik. Maneton, autor i prekursor podziału dynastycznego Egiptu, tak pisał o władcach pierwszej dynastii, którzy nastali po tak zwanej dynastii zerowej. Po nich panowała pierwsza dynastia, licząca 8 królów. Pierwszym z nich był Menestis. Panował 30 lat. Został on porwany przez hipopotama i zginął. Atotis, jego syn, zasiadał na tronie lat 27 i zbudował sobie pałac w Memphis. Z tego krótkiego fragmentu wyłania się pewien obraz pierwszej dynastii. 8 królów. Pierwszym Menes, drugim Atotis. Pamiętajmy, że Menes to prawdopodobnie Narmer, ostatni omówiony bohater wcześniejszego odcinka. Atotis jest natomiast imieniem greckim. Ja używać będę jego egipskiej godności, czyli Hor-Acha.
Dokładne omówienie Narmera Menesa pominę, bowiem szczegółowo zrobiłem to w poprzednim materiale. To jemu przypisujemy tak zwane trwałe zjednoczenie Egiptu i połączenie Królestwa Górnego z Dolnym poprzez podbój. Narmer, w zależności od przyjętej chronologii, uznawany jest za ostatniego władcy dynastii zerowej lub pierwszego władcy dynastii pierwszej. Ja uznaję Menesa jednocześnie za ostatniego, jak i pierwszego władcę wspomnianych dynastii. Wynika to z wielkiej roli, jaką władca w historii kraju nad Nilem odegrał. Z opisu Manetona dowiadujemy się, że oprócz podbicia Delty Nilu, rezydował on prawdopodobnie w Tinis i rządził krajem 30 lat. Oprócz podejmowania decyzji i czynności niewątpliwie wiążących się z procesem utrwalania swojej władzy w złączonym kraju, to za czasów Narmera wskazać można znaczące i zauważalne wpływy Egiptu w Kanaan. Według Manetona Menes odbył zagraniczną wyprawę i zdobył sławę. Zakładając prawdziwość tych słów, to niewątpliwie chodziło o ziemię Kanaan, gdzie serechy Narmera Menesa zostały zidentyfikowane w wielu różnych miejscach. Egipska obecność w Kanaanie jest starsza niż sam Narmer, ale po około 200 wcześniejszych latach aktywnej obecności w Kanaanie, wpływ Egiptu osiągnął swój szczyt właśnie za panowania Narmera po to, by potem nagle zmaleć. Badania archeologiczne wskazują, że stosunki między Egiptem a Kanaanem rozpoczęły się pod koniec 5 tysiąclecia i zakończyły gdzieś w czasie drugiej dynastii, kiedy całkowicie ustały. Szczyt wpływów przypada zatem na okres między dynastią zerową i pierwszą, czyli na panowanie Narmera. To właśnie z tego okresu pochodzą 33 egipskie serechy znalezione w Kanaanie, z których 20 przypisuje się Narmerowi. Temat jest kontrowersyjny. Jedni twierdzą, że obecność serechów wskazuje na trwały podbój Kanaanu przez Egipt, drudzy są ostrożniejsi, sugerując jakąś zależność militarno-handlową, nie doszukując się jednak trwałego podbicia krainy. Jakkolwiek nie było, działo się to prawdopodobnie pod panowaniem pierwszego władcy zjednoczonego Egiptu, czyli Menesa. Synem Narmera Menesa był wspomniany Hor-Aha, co znaczy Horus Wojownik. Niektóre listy królów wymieniają go pod imieniem Meni. Hor-Aha jako swoją rezydencję wybrał ośrodek Memphis, który istniał co prawda wcześniej, jednak na znaczeniu zyskał prawdopodobnie dzięki decyzji władcy o osiedleniu się właśnie tam. To właśnie niedaleko Memphis, na pustynnym wzgórzu, władca wniósł swój pierwszy grobowiec, dając początek nowej nekropolii w Sakkarze. Zrobił to także w późniejszej nekropolii królów pierwszej dynastii w Abydos, znanej jako El-Kwab, gdzie został pochowany. To od Hor-Aha obserwujemy nowy zwyczaj budowania podwójnych grobowców, który wiązał się prawdopodobnie z potrzebą symbolizacji władz nad dwoma królestwami, Egiptem Górnym i Dolnym. Takie podwójne grobowce wznoszone były przez wszystkich władców pierwszej dynastii. Pokazuje to tylko, jak wielkim znaczeniem było dla Egipcjan połączenie się dwóch królestw. Grobowiec z Abydos przeszedł do historii, bowiem jego zawartość okazała się ogromną sensacją. Oprócz niego w grobowcu odkryto 36 innych grobów, w których pochowano jego niektórych członków rodziny i dworu, mianowicie sługi, karły, nałożnice oraz psy. Świadczy to dobitnie o dokonaniu bezlitosnego uśmiercenia służących, aby ci mogli towarzyszyć władcy w jego życiu pozagrobowym. To pierwszy przykład takiego pochówku. Jednak jak pokazała przyszłość, nie ostatni. Pozostając przy temacie grobowców, w Nagadzie odkryto nieznany wcześniej na tych terenach, charakterystyczny dla architektury Dolnego Egiptu typ grobowca, który z czasem zyskał miano grobowca królewskiego z Nagady. W środku odkryto wiele przedmiotów zawierających imię Neytoteb. Kim była ta osoba? Pierwszą znaną z imienia małżonką władcy Egiptu i prawdopodobnie pierwszą kobietą na tronie. Wskazuje się bowiem, że po śmierci Hor-Achy Neytoteb przez pewien czas pełniła urząd swoistej regentki. Pochodziła prawdopodobnie z rodziny królewskiej Sais z Dolnego Egiptu. Takie przypuszczenie wynika ze zbadania imienia królowej, które znaczyło Neyt jest pokojem. Małżeństwo między władcą, niejako wywodzącym się z Górnego Egiptu, mogło przypieczętować związek między królestwami i miało zapewne doniosłe znaczenie polityczne. Wielkość sanktuarium potencjalnej władczyni dodatkowo podkreśla jej istotną rolę i pozycję. Możliwe, że jako regentka była pierwszą kobietą na egipskim tronie. Wracając do Hor-Achy, dzięki przetrwałym tabliczkom rocznym poznaliśmy wydarzenia polityczne, jakie odbyły się za życia króla. Wybudował świątynię koronną w Memphis oraz odbył wizytę w ośrodku Sais, prawdopodobnie miejscu pochodzenia swojej małżonki, gdzie król miał oddać cześć bogini Neyt. Jak zauważyliście, coraz więcej bogów pojawia się w moich materiałach. To oznacza, że szykuje się odcinek o mitologii. Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie otrzymać najpierw film o wierzeniach, czy ciąg dalszy serii o Egipcie.
wezmę wasze głosy pod uwagę. Za rządów Horacha doszło do większej centralizacji władzy, sprawowanej poprzez urzędników. Możemy mówić także o istnieniu pewnej arystokracji. Handel kwitł na szeroką skalę, bowiem poświadczono na ten okres znaczny wzrost wymiany handlowej z Azją Przednią. Podobnie jak w przeszłości, na przykład z krainy Fenicjan sprowadzano twarde drzewo cedrowe. Warto wskazać liczne podróże władcy po kraju, który był blisko poddanych i zależało mu na otoczeniu się nie tylko boskością, ale i pewną przystępnością. Prawdopodobnie odbył wyprawę wojenną do Nubii, możliwe, że w celach przejęcia złóż złota. Rozkazy Horachy spisywano na tablicach, co może nie tyle było innowacją, co stanowiło pewną podstawę do takiej formy wydawania poleceń w przyszłości. Po śmierci władcy nastąpił krótki, okołoroczny okres przejściowy, podczas którego krajem rządziła prawdopodobnie Neytotep. Źródła, m.in. papirus turyński i Maneton, podają także, że krótko krajem rządzić miał Atoti. Zbieżność z imieniem greckim Horacha może wskazywać, że był to małoletni syn lub wnuk Horachy. Wyjaśniałoby to rolę Neytoteb jako regentki. Po Horacha do władzy doszedł Horus Dżer, zwany Łowcą, i panował przez około 50 lat. Różnice w latach panowania są spore, wynika to po prostu z braku dokładnych w tym aspekcie źródeł. Dżer to syn Horacha, ale prawdopodobnie jego matką nie była Neytoteb, a Knethab, inna z żon Horachy. Neytoteb mogła być natomiast jego babcią czy macochą i regentką, lub regentką, dajmy na to, brata Dżera, który mógł nie nadawać się do władania. Rządy Dżera są stosunkowo dobrze poświadczone, najwięcej informacji o wydarzeniach, które powiązane są z władcą, dostarcza nam kamień z Palermo. Wiemy, że Dżer toczył zacięte walki z plemionami libijskimi. Wznosił świątynie oraz posągi bóstw, często uczestniczył w religijnych procesjach czy państwowych świętach. Co 2 lata brał udział w pochodzie Horusa Króla, zwanego także Orszakiem Horusa, czyli pewnego rodzaju pielgrzymce, która oprócz oddawania czci w miejscach kultu odwiedzanych miast, powiązana była z funkcją administracyjną. Podróżując przez kraj, władca pobierał podatki, rozsądzał miejscowe spory, wydawał decyzje i wyroki. Dżer toczył także z powodzeniem walki z przybyszami z Azji, bądź sam ich najechał. Wzniósł także pałac królewski w pobliżu Buto. Z pochówkiem Dżera wiąże się podobna historia co z Horachą. Oprócz mastaby w Sakarze, jego grobowiec w Abydos jest największym ze wszystkich sanktuariów królów pierwszej dynastii. W późniejszych latach budynek ten uchodził za sanktuarium Ozyrysa, czyli władcy świata umarłych. W grobowcu odkryto rekordową, jak na czasy pierwszej dynastii, liczbę ofiar orszaku zmarłego. Jego grób liczył pozostałości prawie 600 osób. Sług, których złożono w ofierze wraz z ciałem króla. Grobowiec nie został doszczętnie splądrowany, bowiem odkryto jeszcze inne pozostałości po władcy, m.in. złote bransolety i wiele elementów biżuterii ze szlachetnych kruszców. Nie wiemy, ile dokładnie dzieci miał władca. Źródła mówią o 2 potomkach, córce Merneith oraz synu Wadzi, znanego także pod imieniem Jet. I to Dżet wskazywany jest jako 4. potwierdzony faraon Egiptu. Po Narmerze, Horacha i Dżerze. Panować miał 10 kolejnych lat. Podania mówią, że żoną Dżera była jego siostra Merneith. Ta mogła być także matką kolejnego faraona Dena, który miał być owocem tego kazirodczego związku. Taka relacja była możliwa, bowiem kazirodztwo stanowiło akceptowany element kultury starożytnego Egiptu. Merneith wskazuje się także jako królową regentkę panującą po śmierci Dżeta. Dżet, zwany także Horusem Wadzi, nie jest zbyt dobrze poświadczony, panował stosunkowo krótko. Z zapisów widocznych na jednym z obiektów archeologicznych wiadomo, że Dżer zmarł w dniu 7 Pereta III, podczas gdy Dżet rozpoczął swoje panowanie w dniu 22 Pereta IV. Powód 45 dni bez królewia nie jest znany. Peret w kalendarzu egipskim oznaczał porę wzrastania, która przypadała na zimę. Egipcjanie uchodzą za cywilizację, która stworzyła pierwszy tak racjonalny kalendarz, zawierający podział na 365 dni i 12 miesięcy. Przy okazji omawiania osiągnięć Egipcjan rozwinę ten temat. Znaleziska fragmentów naczyń i pieczęci cylindrycznych dowodzą, że za panowania Dżeta prowadzono intensywną działalność handlową z Syrią i Palestyną. Wiemy ponadto, że wydobywał on na
dużą skalę złoto z Wadi al-Laki. Wadzi miał standardowo dwa grobowce, w Sakarze i Abydos. W tym drugim odkryto jedną z najlepiej zachowanych wczesnodynastycznych steli grobowych, tak zwaną stelę z Abydos, na której widnieje horusowe imię władcy. Jest to jedno z ważniejszych świadectw egipskiej sztuki okresu wczesnodynastycznego. Wraz z pogrzebem Dżeta poświęcono około 300 osób, towarzyszy w drodze ku zaświatom. Po Dżecie na tron wstąpić miał Horus, który zadaje cios, czyli Horus Den, lub po prostu Deven. O postaci Dena wiemy zdecydowanie więcej niż o jego ojcu. Nim wstąpił na tron i objął władzę, prawdopodobną regentką młodego króla była jego matka, Merneith, która kazała wybudować sobie podwójny grobowiec, co może podkreślać jej rolę jako tymczasowej władczyni i ważnej w kraju persony. Den panować miał około 40 lat, jednak pozostaje to przedmiotem dyskusji. Na okres panowania Dena przypada znaczący rozwój społeczno-kulturalny Egiptu, bowiem na wielu tabliczkach rocznych poświadczono istotne wydarzenia, które odbyły się w kraju nad Nilem. Informacji na temat panowania króla dostarcza także kamień z Palermo. Dzięki niemu dowiadujemy się m.in., że to wtedy w administracji wprowadzono hieroglify numeryczne, ułatwiające pobieranie podatków oraz ewidencję dóbr oraz towarów. Wprowadzono także instytucję zbliżoną do skarbu państwa. Den zlecał prowadzenie prac agromelioracyjnych, budowę nowych kanałów, co wiązało się niewątpliwie z rozwojem rolnictwa. Wykonywał obowiązki religijne, brał udział w festiwalu Set i Jet, prawdopodobnie ku czci swojego ojca. Festiwal Set natomiast to impreza organizowana ku czci króla. Wyprawiano ją standardowo po 30 latach rządów władcy, a później co kolejne 3 lata. Święto poświęcone bogu wilkowi Set miało zapewnić królowi witalność i zdrowie w dalszych rządach. Początkowo wyprawiane mogło być częściej niż co 30 lat, jednak z czasem, z małymi wyjątkami, trzymano się terminu 3 dekad. Den brał także udział w pielgrzymkach, wznosił świątynie oraz posągi bóstw. Wiemy także, że prowadził militarne działania. To u Dena po raz pierwszy widzimy charakterystyczne dla większości władców późniejszego Egiptu nakrycie głowy. Nemes. Wygląda na to, że Den kilkukrotnie wysyłał wojska na Półwysep Synaj i wschodnią pustynię w celu plądrowania terenów i siedzib koczowników. Wprowadził oficjalny tytuł Nisutbiti, czyli tytuł króla górnego i dolnego Egiptu. Za jego czasów w Egipcie mogła wybuchnąć jakaś epidemia. Den miał rozmach, bowiem wzniósł sobie aż 4 grobowce. 3 w Sakkarze i 1 w Abydos. Wraz z pogrzebem króla poświęcono i pochowano z nim blisko 300 osób. Po Devenie na tron wstąpił jego syn, Horus Egip. Przypisuje mu się około 10-letni okres rządów, które objął w podeszłym wieku, wstępując na tron po długim panowaniu ojca. Według zapisów archeologicznych, Egip wprowadził nowy tytuł królewski, który zamierzał użyć jako swego rodzaju uzupełnienie tytułu Nisutbiti, mianowicie tytuł Nebui, spisany podwójnym znakiem sokoła na krótkim sztandarze. W wolnym tłumaczeniu oznacza to tyle, co dwaj panowie i odnosi się do boskich patronów Egiptu, Horusa i Seta. Symbolicznie wskazuje również na dolny i górny Egipt. Uważa się, że nowym tytułem Egipt legitymizował i umacniał swoją rolę jako króla północy i południa. Prawdopodobnie obchodził jeden festiwal Set, co byłoby wyjątkiem, bowiem panował krótko, wzniósł wiele posągów ku swojej czci, a także odpowiadał za zbudowanie pewnej dużej rezydencji królewskiej. Możliwe, że chodziło o znamienny grobowiec w Sakkarze, który wzniesiono na kształt płaskiej piramidy schodkowej, którą otoczono murem. W środku odkryto m.in. ślepe wrota na dłuższych ścianach, które miały umożliwić królowi wychodzenie z grobu. Grobowiec chronić miały ponadto wielkie łby wołów, którym dodano prawdziwe rogi niosące moc odstraszania demonów. Króla pochowano w drugim, skromniejszym sanktuarium w Abydos, a wraz z nim 64 poświęcone mu ofiary, a także prawdopodobnie niektórych członków rodziny. Nie wiemy, czy Egip miał potomstwo, jednak jego następca, Semerket, nie był jego synem. Prawdopodobnie jako brat władcy po śmierci Egipa przejął rządy i panował przez około kolejnych 10 lat. Jego imię pojawia się w inskrypcjach na naczyniach wykonanych z łupków, alabastru, brekcji i marmuru. Jego godność zachowała się ponadto na kilkunastu tabliczkach z kości słoniowej oraz glinianych pieczęciach umieszczanych na dzbanach.
O panowaniu władcy informacji dostarcza nam Kamień Kairski, który wymienia takie wydarzenia jak koronacja króla czy odbycie orszaku Horusa. Co ciekawe, Kamień Kairski w pierwszym roku rządów władcy, oprócz orszaku Horusa, wspomina także o wielkim nieszczęściu, jakie spotkać miał Egipt za jego rządów. Kamień nie mówi nam, o jakie wydarzenie chodzi. Możliwe, że chodzi znów o jakąś epidemię, jednak są to tylko moje własne domysły. Semerket przyjął imię Napti, które odwoływało się do dwóch bogiń, Nekbet i Uto, i oznaczało obrońcę obydwu władczyń. Wiemy także, że uczestniczył w świętach ku czci tzw. Wielkiej Białej. Grób Semerketa odkrył w Abydos oczywiście legendarny egiptolog William Petrie, a wraz z nim prawie 70 grobów pomocniczych. Grobowca w Sakkarze po dziś dzień nie odkryto. Po Semerkecie przyszedł czas na Ka, prawdopodobnie syna obrońcy obydwu władczyń, który przybrał imię tego, którego całują obydwie władczynie. Niestety, na fragmencie kamienia z Palermo zachował się tylko pierwszy rok panowania władcy, w którym zapisano następujące wydarzenie. Pojawienie się króla Górnego i Dolnego Egiptu, zjednoczenie obydwu krajów. Z innych źródeł wiemy, że władca odbywał regularny orszak Horusa, za jego rządów odbyły się prawdopodobnie dwa festiwale Set. Utrzymywał ponadto szerokie kontakty handlowe z Azją Przednią. Grobowiec w Sakkarze był nieco inny niż jego poprzedników. Niektórzy egiptolodzy wysunęli tezę, że to pewne przemiany religijne spowodowały delikatną zmianę w pochówku. W Abydos, gdzie znajdował się grób władcy, odkryto 26 grobów satelickich. Ka panował długo i odnosił sukcesy, jednak wszystko wskazuje na to, że po jego śmierci rozpoczęła się swoista walka dynastyczna o tron między różnymi rodami. Wyróżnić można w niej dwie postacie, Sneferki i Horusa Ptaka, którzy prawdopodobnie walczyli o skadę powładcy. Nie znamy szczegółów konfliktu, czy kraj podzielił się na górny i dolny, czy starcie miało charakter czysto dynastyczny. Egiptolodzy na podstawie różnych odkryć, które łączą w jedną całość, dowodzą, że konflikt zakończył niejaki Hotep Sechemwi, wstępując na tron Egiptu i rozpoczynając w ten sposób drugą dynastię. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci wiadomo co robi. Podsumowując część o pierwszej dynastii, należy wskazać, że w Egipcie doszło do poważnych zmian. Władcy wnosili sobie dwa grobowce, czasem nawet cztery. Nie było jeszcze piramid, ale występowały już mastaby. Wraz z władcą składano do grobu ofiary z ludzi, aby ci podążali za królem i pomagali mu w zaświatach. Władzę scentralizowano, administracja rozwijała się, pobierano podatki, istniał już skarb państwa. Granice Egiptu wykrystalizowały się, sięgając do okolic pierwszej katarakty i ośrodka Elefantyny. Na kamieniu z Palermo wielokrotnie pojawiał się zwrot. Pojawienie się króla Górnego i Dolnego Egiptu, zjednoczenie obydwu krajów. Takie, powtarzające się dla każdego władcy zdanie o zjednoczeniu krajów na kamieniu z Palermo, ma raczej charakter umowny i rytualny. Brak jest bowiem śladów, że po śmierci danego władcy kraj rozpadał się na dwa królestwa. Zapis ten jest prawdopodobnie czystą konwencją, a nowy król z automatu przyjmował tytuł władcy Egiptu Dolnego i Górnego. Jednak samo występowanie takiego zwrotu zostawia wątpliwości co do jedności państwa, która, jak pokażą przyszłe wydarzenia, nie była jeszcze w pełni trwała. Najważniejszymi ośrodkami władzy były prawdopodobnie Tunis oraz Memphis, a miejsce stolicy zmieniało się w zależności od władcy. Za czasów pierwszej dynastii obserwujemy także znaczący rozwój militarny. Egipcjanie żwawo poczynali sobie na północy, z koczownikami na zachodzie i Azjatami na wschodzie. Na południu walczyli z Nubijczykami, w pewnych okresach pustosząc krainę aż po drugą kataraktę. Na okres pierwszej dynastii obserwujemy także znaczący rozwój pisma, które wciąż służyło przede wszystkim celom administracyjno-fiskalnym. Ze wszystkich dynastii starożytnego Egiptu, historia i chronologia drugiej dynastii należą do najtrudniejszych do uchwycenia, dlatego porzucę nawet zaokrąglony, potencjalny okres rządów każdego z władców. Czas trwania drugiej dynastii według różnych szacunków oscyluje od około roku 2890 do lat 2686, czy na przykład 2657 przed naszą erą. Jest to spowodowane brakiem spójnych źródeł, co samo w sobie jest prawdopodobnie wynikiem trudnej sytuacji politycznej
politycznej, w jakiej znalazł się kraj nad Nilem. Nie znamy także dokładnej liczby władców tej dynastii. Wiemy jednak, że za czasów tejże doszło do wydarzeń, które poważnie zagroziły przyszłości cywilizacji Egipcjan. Horushotep Sechemwi jest powszechnie uznawany za pierwszego króla drugiej dynastii. Ponieważ jego imię oznacza dwaj potężni są w pokoju, sugerowano, że król ten zjednoczył Egipt po zamieszaniu, które mogło podzielić kraj pod koniec pierwszej dynastii. Imię Hotep Sechemwi zostało odkryte przy wejściu do grobowca Horusa Ka, ostatniego króla pierwszej dynastii, co wskazuje, że władca pochował Ka po jego śmierci. Czy był jego synem, członkiem rodziny, czy zrobił to po prostu z szacunku dla króla? Nie wiadomo. Hotep Sechemwi pochodził prawdopodobnie z górnoegipskiej dynastii, bowiem wzniósł tak zwaną kaplicę Białej Korony, choć niektórzy badacze wskazują jako jego miejsce pochodzenia wschodnią deltę Nilu. Samo panowanie władcy trwało do 20 kilku lat, za jego rządów nie obchodzono festiwalu Set. Wszystko wskazuje, że panowanie władcy upłynęło pod kątem jednoczenia kraju i umacniania więzi. Lokalizacji grobowca władcy po dziś dzień w 100% nie potwierdzono, jednak prawdopodobnie znajduje się w Sakkarze. Co ważne, za czasów pierwszych władców drugiej dynastii nastąpiło przeniesienie cmentarza królewskiego z el-Kwab w środkowym Egipcie, gdzie pochowani byli królowie pierwszej dynastii, do Sakkary, co stanowi ważną zmianę w tradycji, ale skąpe źródła archeologiczne nie pozwoliły nam zrozumieć jej historii, pełnego znaczenia politycznego i religijnego. Posunięcie to było prawdopodobnie związane ze wzrostem znaczenia Memphis, chociaż nie jest jasne, co tutaj było przyczyną, a co skutkiem. Zmieniał się styl wznoszenia grobowców oraz zrezygnowano ze składania ofiar z ludzi. Podczas gdy groby z pierwszej dynastii były raczej zbiorem wykutych w ziemi dołów, znane grobowce królewskie, mastaby, z początku drugiej dynastii składały się z długich korytarzy wykopanych w ziemi, z kilkoma wąskimi pomieszczeniami magazynowymi po lewej i prawej stronie. Na końcu korytarza znajdowała się właściwa komora grobowa. Po jednoczycielu Egiptu na tron wstąpił Nebre, znany także pod imieniem Raneb, który był prawdopodobnie bratem Hotep Sechemwiego. Rządził przez około 15 lat i mógł przejąć władzę w wyniku spisku, chociaż nie jest to pewne. Jest pierwszym egipskim władcą, który dodał imię boga słońca Ra do swojego imienia. Z czasem Ra obok Horusa i Seta stanie się jednym z najważniejszych bogów Egiptu. Możliwe, że w dużej mierze dzięki Ranebowi. Choć już za czasów jego poprzednika, słońce odgrywało większą niż zwykle rolę w religii. Także podczas panowania Nebre doświadczamy istnienia pierwszych wizerunków bogini Bastet, przedstawianej jako kot lub kobieta z głową kota. Ikonografia religijna stała się dużo bardziej rozpowszechniona, a władca opowiadał się za rządami bardziej pokojowymi i produktywnymi niż jego poprzednik. Chociaż nie jest to pewne, a istnieją dowody na to, że kraj nadal doświadczał pewnych niepokojów społecznych i buntów, prawdopodobnie pojedynczych ośrodków. Lokalizacja grobowca Nebry nie jest znana. Trzecim władcą, wyjątkowo dobrze poświadczonym, był Ninecer. Jego dziedzictwo wynika przede wszystkim z ilości lat, które spędził na tronie Daru Nilu. Rządzić miał krajem przez przeszło 40 wiosen. Na kamieniu z Palermo udokumentowano 22 lata panowania władcy, od 6 do 20 i od 36 do 44. Władca obchodził festiwal Set, co uwieczniono na widocznej rzeźbie. Ponadto za jego panowanie odbyło się wiele innych imprez, m.in. takie święto jak Sokara. Ta uroczystość w starożytnym Egipcie uchodziła za najważniejsze święto obchodzone ku czci zmarłych. Odbywało się je zwykle co 6 lat. Poświadczone jest także święto o nazwie Bieg Boga Apisa, podczas którego pola i trzody poświęcano Bogu Apisowi, patronowi urodzaju, owocnych plonów i płodności. Co 2 lata władca regularnie odbywał orszak Horusa, podczas którego zbierał podatki i dokonywał powiązanego z tym liczenia bydła. Prawdopodobnie w 8 roku panowania zaczęto budować grobowiec króla, co wnioskuję po zapisie mówiącym o napinaniu sznurków dla domu Ninechera. Prawdopodobnie w 14 roku doszło do katastrofy gospodarczej, bowiem Nil tego roku nie wylał wód. Grobowiec Ninechera to duża mastaba znajdująca się w nekropolii w Sakkarze, mierząca 94 metry długości i 106 metrów szerokości.
Rampa wejściowa prowadzi na głębokość 25 metrów do trzech galerii biegnących ze wschodu na zachód, przechodząc w labiryntowy system drzwi, przedsionków i korytarzy. Panowanie władcy było burzliwe, o czym świadczy podział kraju za jego rządów na dwie odrębne strefy, dolną i górną. Nie wiemy jednak, kiedy dokładnie do tego doszło. Czy było to spowodowane głodem, z którym łatwiej byłoby sobie poradzić, dzieląc kraj na pół, czy też trwający bunt doprowadził do rozpadu kraju? Na te pytania odpowiedzi nikną wśród pustynnych piasków. Istnieje też teza, że władca podzielił kraj między swoich dwóch potencjalnych synów, Nepti Venega i Seneda, aby przetrwać kryzys i ponownie złączyć kraj po ustaniu zagrożenia. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, ta sztuka im się nie udała, a rozpad państwa był trwalszy niż zakładano. Tej historii nie znał raczej Bolesław Krzywousty. O Nepti, Wenedze i Senedzie nie wiemy zbyt wiele. Rządzili według różnych szacunków od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Możliwe, że dwoma osobnymi królestwami, bowiem to na czas ich władania wskazuje się umocnienie podziału na Egipt Górny, czyli Egipt Boga Seta, i Egipt Dolny, kraj Boga Horusa. Kolejnym władcą, o którym wiemy cokolwiek więcej, jest Set Peripsen. Postać niesamowicie ciekawa, utożsamiana czasem z Senedem, zapisał się w historii jako władca, który przyjął imię południowego boga Seta. Taka decyzja świadczy o głębokim podziale kraju na dwie odrębne strefy polityczno-organizacyjne. Ponieważ Peripsen wybrał bóstwo Set na swojego nowego patrona tronu, egiptolodzy uważają, że Peripsen był wodzem z Tinis lub księciem z królewskiej dynastii. Ta teoria opiera się na założeniu, że Set był bóstwem tiniskiego pochodzenia, co wyjaśniałoby wybór Peripsena. Zmiana jego imienia mogła być niczym innym, jak po prostu sprytną, polityczno-religijną propagandą. Uważa się, że Peripsen zdobył tron Tinis i rządził tylko Górnym Egiptem, podczas gdy inni władcy zasiadali na tronie królestwa, które powstało wokół Memphis, rządząc Dolnym Egiptem. Królestwo Peripsena rozciągałoby się od Nagady do okolic pierwszej katarakty i Elefantyny. Panowanie Peripsena jest całkiem dobrze poświadczone, a to za sprawą serechów odnalezionych m.in. w jego grobowcu. Peripsen założył centrum administracyjne zwane Białym Domem Skarbu oraz nową rezydencję królewską lub twierdzę obronną zwaną Ochroną Nagady, położoną w pobliżu Ombos oraz Nagady. Tytuły administracyjne skrybów, nosicieli pieczęci i nadzorców zostały dostosowane tak, aby odpowiadały podzielonej biurokratycznej administracji państwowej. Na przykład tytuły takie jak Pieczęć Króla zmieniono na Pieczęć Króla Górnego Egiptu. System administracyjny Peripsena i jego potencjalnego następcy Sechemiba miał jasną i dobrze zdefiniowaną hierarchię własności, czego przykładem jest królewski podział tejże od najwyższej do najniższej, gdzie najwyższą instytucją była Królewska Izba Skarbowa, a najniższą prywatna własność obywateli. Za czasów panowania Peripsena w jego kraju kwitły, prawdopodobnie nielegalnie, dawne kulty bóstw, na przykład Horusa, które były charakterystyczne dla minionego Zjednoczonego Królestwa. Oficjalna propaganda wskazywała jednak bogów Dolnego Egiptu jako przeciwników ludności i bogów południa. Peripsen został pochowany w grobie P na królewskim cmentarzu w El-Kwab, niedaleko Abydos. Sanktuarium jest zaskakująco małe, było wznoszone prawdopodobnie w wielkim pośpiechu. Bezpośrednim następcą na tronie Górnego Egiptu został prawdopodobnie Sechemib. Możliwe jednak, że imiona i dokonania czterech władców, mianowicie Nepti Venegi, Seneda, Peripsena i Sechemiba są totalnie wymieszane. Nie zmienia to faktu, że podział kraju miał miejsce. Nie znamy w pełni tylko głównych bohaterów i wydarzeń, bowiem brakuje różnorodności świadectw traktujących na przykład o wzajemnych konfliktach zbrojnych, jakie prawdopodobnie, idąc za logiką i niektórymi odkryciami archeologicznymi, miały miejsce. Prawdopodobnie równolegle lub kolejno po sobie, w stosunku do Peripsena i Sechemiba, w Dolnym Egipcie rządzili tacy władcy jak Neferkare i Neferkasokar. Górni Egipcjanie traktowali ich jako antykrólów, a ci traktowali tak samo władców z południa. Prawdopodobne Królestwo Północy miało centrum administracyjne w Memphis, a rozciągało się oczywiście do Delty Nilu. Nie wiemy jednak nic więcej na temat struktury i wydarzeń z tego okresu. Czas konfliktów wewnętrznych zakończył ostatni władca dynastii drugiej, mianowicie Hasechemui. Mógł być synem Peripsena lub rywalem, który pokonał go w bitwie. W
Faktem jest, że ponownie złączył Egipt górny i dolny pod panowaniem jednego władcy i dokonał centralizacji Egiptu, przede wszystkim religijno-administracyjnej. Przyjął imię Horusa i Seta, nazywając się wcieleniem obydwu potęg. Jest znany z inicjowania licznych projektów budowlanych w całym Egipcie, które można nadal oglądać w Hierakonpolis i Abydos. Budowlę tę charakteryzuje szerokie wykorzystanie kamienia jako głównego budulca. Wszystko wskazuje na to, że okres jego rządów był spokojny, bowiem to na ten czas datuje się powstanie wielu artystycznych obiektów, na przykład rzeźb królewskich. Słynne są szczególnie dwa posągi władcy, wykonane na jubileusz jego rządów. Na jednym z nich jest mowa o 47 tysiącach 209 poległych ludziach z północy. Taki zapis wskazuje, że władca pochodził prawdopodobnie z południa, z Górnego Egiptu i podobnie jak niegdyś Narmer, zjednoczył Egipt siłą i zwycięstwem. Jego małżonką była Nimatapi, zwana także Matką Królewskich Dzieci. A tych mogło być sporo. Hasehemui był ojcem faraona Djesera, założyciela trzeciej dynastii, a także prawdopodobnie jego małżonki Hetep-Hernepti. Jest również możliwe, że synami Hasehemui byli Sekemhet i Sanachte, dwaj królowie następcy Djesera. Ostatni władca dynastii drugiej zbudował unikalny, ogromny grobowiec w Abydos, ostatnie królewskie sanktuarium zbudowane w tej nekropolii. Władając przez około 20 lat, zakończył okres tak zwanego Egiptu wczesnodynastycznego, około roku 2660 przed naszą erą. Jednak jak wspomniałem, daty w przypadku Egiptu archaicznego to nie jest sprawa wiążąca. Okres wczesnodynastyczny wyróżniono nieprzypadkowo, bowiem był niezwykle istotnym przejściem łączącym okres predynastyczny i początek cywilizacji egipskiej z okresem Starego Państwa, w którym to cywilizacja egipska osiągnęła swoisty boom cywilizacyjny. Pod koniec panowania pierwszej dynastii Egipt osiągnął swoje trwałe granice, sięgające od delty do pierwszej katarakty. Granica podczas rządów pierwszej dynastii czasem się tymczasowo przesuwała, sięgając z drugiej katarakty, kiedy to władcy decydowali się najechać swoich południowych sąsiadów. Egipcjanie równie odważnie poczynali sobie, przynajmniej w czasach pierwszej dynastii, na wschodzie, prawdopodobnie w Azji Przedniej, w Palestynie oraz na zachodzie, gdzie podjeżdżali libijskie plemiona. Druga dynastia, toczona chorobą w postaci nieurodzaju i buntów pojedynczych ośrodków, które to zakończyły się podziałem kraju, nie skupiała się na wojaczce zagranicznej. Na znaczeniu straciło miasto Neken, czyli Hierakonpolis, a w siłę rósł ośrodek Memphis, który od trzeciej dynastii stanie się absolutnym centrum władzy w starożytnym Egipcie. Pochówki przeniesiono, z małymi wyjątkami z Abydos do Sakary. Co ważne, mastaby i wielkie pochówki nie były charakterystyczne tylko dla władców, ale też dla członków ich rodzin oraz wysokich urzędników, choć te oczywiście wielkością nie dorównywały tym, w których chowano królów. Administracja państwa rozwijała się stopniowo, wiemy o istnieniu instytucji podatkowych, istniało także rozróżnienie własności prywatnej i publicznej. Pismo rozwijało się, początkowo wraz z potrzebami fiskalnymi państwa, potem także w celach religijnych, ale także artystycznych. Pierwsze pełne zapisane zdanie w historii Egiptu pochodzi z czasów panowania Peripsena i zostało znalezione w jego grobie. Zdanie to brzmi: Złoty, ten z Ombos, zjednoczył i przekazał te dwie krainy swojemu synowi, królowi Dolnego i Górnego Egiptu, Peripsenowi. Kultura materialna to wciąż mieszanka drugiej i trzeciej nagady. Te procesy trwały, choć nie brakowało w nich rewolucji i szybkich zmian. Grobowce w formie mastab to tylko krok do pierwszych egipskich wielkich piramid. Pod koniec dynastii drugiej coraz powszechniejsze stawały się posągi z kamienia i reliefowe elementy architektury. Prawdziwe znaki cywilizacji egipskiej miały jednak dopiero nadejść wraz z okresem tak zwanego Starego Państwa. Podsumowując omówiony w tym materiale okres wczesnodynastyczny, należy stwierdzić, że rządy pierwszej dynastii to czas kształtowania się państwa oraz tożsamości narodowej Egipcjan, a rządy drugiej dynastii to czas pierwszych wielkich prób oraz kryzysów państwa egipskiego. Jak pokazała przyszłość, państwo egipskie poradziło sobie z nimi znakomicie. To wszystko w tym materiale, drugim chronologicznie odcinku o starożytnym Egipcie. Na kolejny odcinek z serii, czyli odcinek o Starym Państwie, będzie trzeba trochę poczekać, ale na pewno nie zawiedziecie się, ponieważ będzie to długi i wyczerpujący temat odcinek. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy film Wam się podobał i czy chcecie kontynuację serii. Jeżeli cenicie moją pracę, możecie niejako współtworzyć ze mną filmy, zostając moimi patronami na Patronite lub YouTube.
Możecie mnie także wesprzeć dowolną kwotą na portalu Tipli. Wszystkie środki inwestowane są w rozwój kanału. Zostawcie także sobie i mnie suba z dzwonkiem oraz łapkę. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się!